Jedni mówią, że capoeira to taniec, drudzy z wielką powagą, że walka, a jeszcze inni, że to wszystko razem. W Ełku tej sztuki walki można uczyć się dzięki grupie Abada Capoeira, która istnieje już 6 lat. Oprócz regularnych treningów organizuje również bezpłatne warsztaty, na które zaprasza znanych trenerów, jak na przykład Macieja Nowińskiego. To instruktor z ponad 10-letnim doświadczeniem, który osiąga sukcesy na arenie europejskiej. Sama capoeira powstała w XVII wieku wśród brazylijskich niewolników, którzy nie mogli jawnie przygotowywać się do walki. Do Polski trafiła dopiero w 1995 roku. Na początku oczywiście grupa entuzjastów, głównie z południa Polski, wyjeżdżała na zewnętrzne, zagraniczne warsztaty, tam poznawała jakieś podstawowe techniki. Na 3 godziny wyczerpującego treningu przybyli nie tylko Ełczanie, ale również mieszkańcy Białegostoku czy Trójmiasta. W grupie przeważali panowie, lecz dziewczyn też nie brakowało. Najmłodsza uczestniczka warsztatów miała 6 lat. Tej sztuki walki uczy się od roku. Powód jest bardzo prosty. Bardzo lubię ćwiczyć. Tak naprawdę każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Dla każdego to jest coś innego. Dla innych to jest sport, dla innych sztuka walki, dla innych jakby ogólnorozwojówka. Dla mnie to jest wszystkiego po trochu, bo to jest taka moja pasja i w tym kierunku chcę dążyć. Capoeira uważana jest za bardzo rozwojowy sport. Daje możliwość opanowania równowagi, koncentracji, refleksu i koordynacji ciała. Od innych sztuk walki wyróżniają dynamizm i płynność ruchów. Dużo jest zamaszystych kopnięć i podcięć. Zamiast blokowania uderzeń, capoeira uczy uników i przejść. Otwiera również wiele drzwi, o czym przekonał się Maciej Nowiński. Swoje umiejętności i doświadczenie miał okazję zaprezentować chociażby w pierwszym polskim filmie tanecznym Kochaj i tańcz. Jeżeli ktoś oczywiście ma odrobinę szczęścia, to naprawdę dzięki temu sportowi może przetrzeć sobie wiele dróg i mieć okazję go też pokazać na różnych jakichś tam podiach. Współcześnie capoeira pełni dokładnie tę samą funkcję co na początku, czyli scala jej członków, zapewnia rozrywkę i rozładowuje negatywne emocje. Uczestniczyć w zajęciach mogą dzieci, młodzież i dorośli. Jednym słowem, każdy. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Każdy może spróbować, niezależnie od wieku. Wystarczą chęci właściwie. Z tymi chęciami jest zawsze różnie. Tak? Ciężko jest młodzież tym bardziej zachęcić do czegokolwiek, jakiejś aktywności fizycznej. Poziom zaawansowania tej sztuki walki na świecie jest bardzo zróżnicowany, lecz z rodowitym capoeiristas trudno się równać. Jeśli chodzi o poziom Europa, Brazylia, cały czas gonimy, natomiast wiadomo, że ciężko dorównać kolebce tego sportu. Capoeira, choć nieodłącznie związana z akrobatyką, nie musi być sportem wyczynowym. Bardziej niż medale liczy się pasja i aktywne spędzanie czasu.